Pielęgniarka w brutalny sposób potraktowała małe dziecko. Niby tłumaczalne zachowanie zszokowało cały internet. Sprawą zająć się chcą nawet odpowiednie służby. Co skłoniło do tego kobietę? Pielęgniarka popełniła karygodny błąd. Internet obiegła informacja o dziecku, którym się opiekowała. Przeżyło ono prawdziwą mękę z powodu nieodpowiedzialnej kobiety, która pozostawiła je, aby zrobić sobie przerwę na kawę. W Chorwacji doszło do niewytłumaczalnego zachowania. Pielęgniarka nie chciała opiekować się chorym dzieckiem, które przywieziono do szpitala. Wolała w tym czasie odpoczywać. Dziecko zostało samo, przypięte pasami do łóżeczka. Straszne. Pielęgniarka związała dziecko pasami. Anet Rescec, mama dziecka, przywiozła Franę i Filipa, bliźniaki, do szpitala w chorwackim Zagrzebiu z powodu ich złego stanu. Maleńcy bracia zostali zarażeni rotawirusami. Lekarze natychmiast przyjęli ich na oddział. Ich kondycja była na tyle poważna, że trzeba było się nimi szybko zająć. Sądząc, że w szpitalu pracują osoby odpowiedzialne i empatyczne, Anna wróciła do domu. Gdy jednak później odwiedziła swoje dzieci, przeżyła prawdziwy wstrząs. Dzieci pozostawione były w fatalnych warunkach w swoich łóżeczkach. Widać było, że od dłuższego czasu nikt ich nie przewijał. Nie to jednak było najgorsze. Jedno z dzieci miało związane nogi. Stópki zostały przywiązane do szczebelków łóżeczka. Wszystko po to, aby dziecko nie ruszało się. Dzięki temu pielęgniarka, która opiekowała się nim, miała pewność, że nie zrobi sobie krzywdy podczas jej nieobecności. W międzyczasie mogła spokojnie udać się na odpoczynek z filiżanką kawy. Za nie mówiłam. Byłam w szoku. Miejsca intymne syna były zaczerwienione. Wyglądały, jak rany. Pomyślałam, Boże. Co to jest? Wciąż się denerwuję, gdy przypomnę sobie to, co zobaczyłam. Tłumaczy roztrzęsiona matka. Nie będę się nimi opiekować. Pielęgniarka została przez matkę natychmiast proszona o wyjaśnienia całej okrutnej sytuacji. Ta jednak zupełnie nieporuszona odpowiedziała jej jedynie, że wszystko jest przecież w porządku. Nie można oczekiwać, że będę z nimi siedziała i je przebierała co 5 minut, odpowiedziała matce. Ponoć po opublikowaniu zdjęć i dzięki burzy medialnej, a także reakcji internautów, sprawą zajęło się nawet chorwackie Ministerstwo Zdrowia, które zadeklarowało chęć przeprowadzenia kontroli w szpitalu, w którym doszło do całej sytuacji.